halo, halo, witajcie w poniedziałek, ja się właśnie obudziłam, gotuję sobie wodę, żeby wypić kubek ciepłej wody. Zobaczcie, jak jest pięknie, nawet słońce mamy, o, pięknie jest, a zobaczcie, ile mamy stopni, minus 12, Lolson, szykuj się na spacer. Lola, Lolutku, kochanie, cześć, wstajemy, wiesz, trzeba będzie kurtkę na spacer założyć, bo jest zimno, wiesz, no, o, jaki rozgrzany piesek, cieplutki, tak, no, wstawaj, wstawaj, brzuchu, no ja wiem, też mi się nie chce wstawać na mróz i na wyrywanie zęba, ale no, trzeba wstawać. Trzeba wstawać. No, tak. No dobra, wróciłam. Jakiś się, słuchajcie, jest jednorondo ważne zamknięte w Łodzi, więc wracam godzinę. I strasznie mi się spać chciało. Boli mnie jak... No, jeszcze musiałam iść do apteki wykupić leki i byłam w Lidlu, więc zajęło mi to w sumie 2 godziny. No i teraz jak tak weszłam do domu, tak to było luz. Jest mróz w ogóle, jest minus 12. Ale... Tu mnie wszystko. No, także... Pokażę wam, to będzie szybki haul. 2 twarożki wiejskie ze szczypiorkiem, skyr, twaróg, parówki, makrela, pieczarki, duży kielecki, seler, pietruszka, erytrol, pierniczki. No teraz wziąłam sobie taką zupę tajską. Boczek, jajka, wiśnie, pieczarki i groszek. I idę się położyć, bo czuję się fatalnie. Wziąłam przeciwbólowy, mam nadzieję, że mi to zaraz przejdzie, bo powiem wam, że jestem bardzo odporna na ból i podobno byłam bardzo dzielna. W ogóle nawet nie wyobraźcie sobie, jak wielki był ten ząb. Ja słyszałam już, wiecie, po rentgenie, że jest wielki, ale ataki. No, ale dobra, już jestem po... Nigdy nie miałam usuwanego zęba, dlatego jakoś tak lajtowo do tego podeszłam i mówiłam, że będzie dobrze i było dobrze. Dużo krócej czasu to zajęło, ale teraz powiem wam, że myślałam, że to tak mi, wiecie, przejdzie z cicha pęku, ale schodzi mi znieczulenie, więc no, ale nawet nie spuchłam. Usta mi trochę spuchły, ale no dobra. Idę się przespać. Nowe opakowanie masła ghee, poprzednie zjadłam całe, tak, zjadłam cały słoik masła klarowanego w grudniu chyba. I szampon ajurwedyjski i maska.
No hello, hello. Przykładam kompres, bo mam taką twarz tutaj. Myślałam, że coś ponagrywam, wiecie? Nawet może bez mówienia i bez twarzy, ale fatalnie się dzisiaj czułam i to psychicznie. Ja tylko nie biorę leków, dostałam różne leki, antybiotyki i tak dalej. I dlatego ja też nie choruję, no ale jakby jak jest potrzeba, to biorę, nie? Nie mam nic przeciwko, ale też jakby nie stosuję na co dzień. I powiem wam, że ja po prostu się psychicznie dzisiaj tak źle czułam, że po prostu stwierdziłam, że prześpię. Wstałam, prześpię to, tak? Wstałam, zrobiłam śniadanie, jakieś ogarniałam maile, popracowałam trochę, ale mi nie szło, bo się wkurzałam na wszystko i niczego nie mogłam zrobić, więc stwierdziłam, że pierdzielę, idę spać. Cały dzień piję sobie, dzbanek ziół moich zaparzonych. No i teraz robię sobie omleta z włoczkiem, z pieczarkami, z cheddarem. I też sobie coś pooglądam i odpuszczam. Odpuszczam, bo no, wstałam, wzięłam prysznic, żeby się z piżamy przebrać w czystą piżamę. Naolejowałam sobie włosy, bo stwierdziłam, że i tak wyglądam jak wyglądam, więc mogę całe sobie naolejowałam, nie tylko tutaj skalp, jestem cała w olejach. No, także nie wiem, odezwę się do was jak wrócę do żywy, bo na razie to nie za bardzo. Moja kolacja dzisiaj nie jest jakaś piękna, ale no nie jestem w nastroju. I tak mam nadzieję, że będę w stanie rozdziawić buzię tak szeroko, żeby to zjeść. Piękne słońce dzisiaj od rana. Duży mróz, ale ładne świeci słoneczko. Więc słuchajcie, idealny czas na porządki. No bo i tak siedzę w domu, nie mam nic do roboty, więc sprzątam od rana. Wiem, że nie powinnam i powinnam odpoczywać, ale już mi się znudziło. Także tak. Także tak. No dobra, mieszkanie ogarnięte. Lolek się tam relaksuje na poduszce. A ja robię coś, czego dawno nie robiłam. Gotuję rosół w krokpocie. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, ale ten poprzedni garnek mi zaczął obłazić. I krokpot wspaniałomyślnie mi wysłał ten. Ale to było jakoś w kwietniu zeszłego roku. I dzisiaj go odpakowałam. No natomiast wiecie, że ja zawsze polecam, wszystkie poprzednie kupiłam sama, ten dostałam. Mogłabym o tym nie wspominać, bo co za różnica, ale tak, to jest nowy, dostałam od nich. No i tutaj ekologiczny indyk, ekologiczny kurczak, ekologiczne warzywka, dwa orzechy włoskie i upieczona cebula czeka, żeby dorzucić. No i tak myślę, że 16 godzin będzie się gotować i będę sobie popijać dla regeneracji mojego zęba i wszystkiego innego. Rosół to kolagen, no i inne składniki odżywcze i chcę sobie po prostu go popijać. Ugotuję taki treściwy, połowę podlewam do słoików do zamrożenia, a połowę rozcieńczę wodą i będę sobie popijać. Także no, tak to wygląda. Paprykę, cebulę upiekłam w piekarniku i tak po prostu ją dorzucę, bo bardzo lubię smak cebuli w rosołku. Witajcie w ten pochmurny dzień. Dzisiaj nie ma takiego słońca jak wczoraj, a ja słuchajcie, cały wieczór, całą noc, 16 godzin gotowałam rosół, także teraz będę wyjmować z niego to wszystko, co tutaj jest i będę mieć pyszny rosół do popijania. A tam Lolo są zmarznięty, bo jest nadal mróz. Loluś, zimno w łapki było? Zobaczcie, jak grzeje stópki, jak kura pod sobą, tak? Zimno w stópki, no ja wiem.
zaczynam wyglądać w miarę normalnie, chociaż oczywiście jeszcze jestem spuchnięta i mam tu krzywą twarz i w ogóle, ale no wiecie, nie jest serio miałam tak, nie? No. Także witajcie. Zobaczcie, jakie mam długie włosy, mam tylko umyte, nie umorzone. Chokers. O, widzicie, moje nieułożone włosy to tak wyglądają, takie o. Takie nie, jakie są, takie niby beachy waves, ale to nie jest to. Ale pyszne. Mega. Dam dużo tych pieczonych cebul. A to robi taki fajny, taki trochę ala cebulowa smak. Uwielbiam. Kolagen. Będę się goić szybciej, jak będę pić rosołek. A nie wiem, czy wiecie, bo ja na przykład nie wiedziałam, że w trakcie... Sorry, ale jeszcze źle mi się mówi. W trakcie postu przerywanego można pić rosół. No schodź już. Zobaczcie, jak ładnie zaczęło pruszyć. Fajnie, fajnie, fajnie. A ja byłam w Lidlu, więc nagram wam haul. A co tam, pokażę wam się. Generalnie wyglądam, jakbym coś trzymała w buzi, nie? No, ale wiecie, ja tam, tak jakbym zawsze powtarzała, ja nie mam jakiegoś problemu ze swoim wyglądem. No, tak wygląda człowiek po usunięciu ósemki. Jeszcze jestem wysmarowana olejem żywokostowym, który mi bardzo pomaga. I w ogóle jakiś tu siniak mi zaczął wychodzić, więc jeszcze będę się olejem z arniki smarować, bo też wam pokażę. Czekajcie, czekajcie. Sobie zamówiłam jeszcze takie różne rzeczy do robienia kosmetyków. I tu na przykład mam tak olej tamanu, babka lancetowata, rumianek, ekstrakt olejowy. Nie wiedziałam, że w ogóle jest coś takiego. Czekajcie, to jest to olej kameliowy, tego szukałam dla taty. A tu jest jeszcze, słuchajcie, hydrolat z krwawnika, a krwawnik, olejek eteryczny ma bardzo fajne właściwości, więc stwierdziłam, że mogę tego dodawać jako rozcieńczacza. I olej migdałowy rafinowany, myślałam, że to będzie duża butelka, taka mała, bo mi się skończył, zużyłam dużą butelkę. I tu jeszcze mydło kastylijskie i dwie takie butelki i dwie, zobaczcie, takie fajne brązowe szklane z takim jak do serum tym dzióbkiem, więc będę robić tutaj swoje rzeczy. Właśnie jeszcze mi przyszły dwie paczki, nie wiem co to przyszło, zaraz otworzę, bo potrzebowałam kupić sobie taki mały lejek kosmetyczny, bo mam tylko taki gumowy z Tigera i on nie wchodzi do tych moich buteleczek. Dobra, miałam zasłaniać włosami, ale no tak wyglądam, słuchajcie. I tak jest, no dobra, to dzisiaj jest świetnie, bo przedwczoraj to po prostu dotąd miałam twarz. Masakra. Jak mnie pan kurier zobaczył, to było takie, widzicie. No chodzę normalnie z lodą na spacer. Dobra, byłam w Lidlu i kupiłam sobie siteczka. Bo właśnie mam takie sitko, które niezbyt dobrze mi przecedza rosół, a miałam wcześniej takie, ale mi skorodowało, więc akurat dzisiaj tak sobie pomyślałam, że przydałoby mi się sitko, akurat były w Lidlu. Wziąłam tak szczypiorek, wzięłam rzodkiewki, wzięłam awokado. Ostatnio kupuję więcej awokado, bo długo im zajmuje, żeby były takie dobre, tak jak ja lubię, bo nie lubię tych, tak jak są takie za bardzo zielone, za bardzo świeże i nie da się ich tak roznieść, a nawet jak rozniecie, to mają inny smak, więc kupuję więcej, żeby stały i dojrzewały. O, dobra. Taki serek miękki. Wrócił rumianek i jednak to był fałszywy alarm, nie jest toksyczny, nic. Jest znowu, kupujcie. Dwie śmietanki 18, bo będę robić potrawkę z tego mięsa z rosołu. W ogóle to jest takie, czy ja wam mówiłam wczoraj, nie pamiętam, zamówiłam takie ekologiczne mięso
takie dostarczane do domu i zamówiłam tam i loli, i porcję rosolową, i dwa udka z indyka, które też były w tym rosole. Bo ja zawsze jak gotuję, to tak jak widzieliście, musi być full, że tam musi być pełno warzyw, że nie ma w ogóle wolnego miejsca w garnku, żeby był taki na maksa tłusty i esencjonalny, żeby już taką aż galeretą się robił. Też dobrze dodać kości i łapy, żeby było więcej tego kolagenu. Najzdrowszy jest taki na kościach. Ale ja nie miałam, a nie czułam się na tyle dobrze, ani nie wyglądałam, żeby łazić po sklepach, więc był tylko na porcji rosołowej i na utkach z indyka. Te batoniki kupiłam, bo w ogóle one są bardzo dobre. One niby są keto, proteinowe i w ogóle. I w ogóle chciałam je sobie zamówić na Allegro, a na Allegro one są po 13, po 15 zł za sztukę w ogóle. Nie pamiętam w Lidlu, niektóre kosztują chyba 3,50, na niektóre 5, no ale na pewno nie naście złotych. I wziąłam jeszcze, nie wiem dlaczego mi się spodobał ten dzik. Nie wiem co to jest za firma, bez cukru. Tak. Takie. I takie. I taki. Więc to są moje batoniki. Tak jak Wam mówiłam, staram się rzucić słodycze z różnymi sukcesami, większymi i mniejszymi, i po prostu no, na razie takie, a potem chcę zrezygnować całkowicie, ale wiecie, no to tak no nie wiem, mi przynajmniej naprawdę mi niczego nie brakuje, nie brakuje mi alkoholu, nie brakuje mi tam, nie wiem, różnych rzeczy, chleba i tak dalej, bo teraz też nie jem. Zresztą wcześniej mało jadłam i to tak samo, wiecie co, jak na przykład z tym postem przerywanym, bo mnie o to pytacie. Jak widzieliście moje vlogi, to widzieliście, że ja bardzo często jadłam pierwszy posiłek o 13, o 14. No tylko, że na przykład jak rano wstawałam, to piłam oleje, jadłam ten dżemik, albo no, generalnie nie było tego takiego postu 16:8. A teraz robię 16:8, tylko świadomie nastawiam sobie aplikację, o której mogę zjeść, więc no nie spożywam takich rzeczy, które by zatrzymały post, jeżeli wiecie co mi chodzi, czy tam, nie wiem, woda z miodem i z pyłkiem i tak dalej. Więc teraz po prostu robię 16:8, kompletnie w ogóle nie mam z tym problemu. Zastanawiam się, czy nie byłabym w stanie jeść jednego posiłku i czy to by nie było ok. Na razie jem dwa i zazwyczaj tego, jak mi wychodzi, bo jem po prostu, jak jestem głodna dopiero, to mi wychodzi 18 godzin postu. 18 godzin postu, 6 godzin jedzenia. Gorgonzola. Ale to tylko, wiecie, to nie jest wyjście do tego, żeby mi tłumaczyć, że powinnam żyć jakoś tak, albo inaczej, albo w ogóle. Ja Wam tylko mówię o tym, co ja robię. Jak macie ochotę robić tak samo, to proszę bardzo. Jak żyjecie inaczej, to świetnie, tak? Nie musimy o tym rozmawiać. Pomidorki koktajlowe, pieczarki, o jeszcze jeden batonik, zamierzam teraz przez 4 dni nie robić zakupów, i dwa groszki konserwowe. I słuchajcie, te całe zakupy 200, nie? No, głównie to te batoniki kosztowały. Także tak, no bo właśnie jeszcze sobie zamówiłam taki, słuchajcie, ekologiczny bekon, ekologiczne parówki, to, no takie kiełbaski, ale takie parówki. Loli zamówiłam, to wszystko przychodzi naraz w takiej jednej przesyłce i można różne rodzaje mięsa wybierać, i jeszcze Loli kupiłam wołowinę. Także no, właśnie zastanawiam się, czy ten, czy już mam ochotę na obiad i robić tą potrawkę. Chyba zrobię. Czy jeść śniadanie, ale chyba zjem obiad. Najwyżej, jak będę głodna, to sobie jeszcze coś zrobię później na kolację. Ale czasami tak jest, że po prostu zjadam taki duży posiłek, że później już mi się nie chce jeść. A jeszcze mam rosół do popijania właśnie. No to ciekawe, nie wiedziałam, że rosół można pić w trakcie postu. No kawę, herbatę. No. Dobra. To chowam to i zaczynam robić potrawkę. To takie jedzenie z dzieciństwa, nie? Też mi się tak kojarzy. Ja rzadko robię, ale czasami. No też rzadko robię, bo rzadko robię rosół, ale teraz mam zamiar, właśnie jak już mam dostęp do ekologicznego mięsa, to mam zamiar
robić, no tak, żeby mieć zawsze w lodówce i żeby chociaż ten kubek czystego rosołu sobie wypijać codziennie. No teraz też jakby mi się przyda na to. Zobaczcie, jak jest pięknie. Widzicie? Jak jest biało. Tutaj tak, tutaj się gotują ziemniaczki, będzie pire. Przepis na idealne pire jest w moim e-booku. Tutaj cały gar rosołu, który będę popijać. A tutaj moja potraweczka. Teraz tak, zjem sobie mój dżemik, wypiję oleje, bo to też pomaga w gojeniu. I zjem obiad, chwilę sobie poczytam. Wezmę Lolę na spacer. Mam mega problem z otwieraniem buzi. Moja dentystka powiedziała, się śmiałyśmy, że mam mały rozdział paszczy. I teraz tak. Olej z czarnuszki dzisiaj będzie podwójna porcja, bo zbliża mi się okres i znowu mam PMS. A olej z czarnuszki pomaga. Olej lniany na żołądek. Podobno też przyspiesza odchudzanie. Ja powiem Wam, że piłam przez jakiś dłuższy okres czasu w zeszłym roku. Ja nie widziałam takiej właściwości. I olej rokitnikowy, który wydaje mi się, że przez niego mam taki ładny kolor skóry, bo naprawdę normalnie o tej porze roku to ja zawsze byłam biała, blada. A teraz wyglądam, jakbym była delikatnie opalona. Widzę to po podkładach, wiecie, i po kosmetykach, których kiedyś używam. I są dla mnie teraz za jasne. No. O nie. Napaprałam. I słuchajcie, zobaczcie, jak jest pięknie. Mówię Wam. Jest wspaniale. Wiecie, to jest w ogóle... Może Was postawię. Wiecie, to jest tak, że nie sztuką jest być szczęśliwym, wiecie, w pięknej willi, na Malediwach, w bikini od Chanel i z torebką Hermesa i nie wiem, z modelem u boku i nie wiem, co tam kto sobie... Co dla kogo jest rajem, powiedzmy, tak? To nie jest sztuką. Ważne jest to, żeby gdzieś tam znajdować to dobre samopoczucie, nawet jak nie jest idealnie. Nawet jak mi tu nie mogę otworzyć buzi, nie mogę normalnie jeść, ale zamówiłam sobie mięso, ugotowałam sobie rosół, medytuję, czytam. No dwa dni to faktycznie, słuchajcie, źle się czułam. Naprawdę miałam jeden dzień taki, że naprawdę nie czułam takiego bólu nigdy w życiu, a przypominam, że ja miałam żywcem przewierconą piętę na wylot, jak miałam złamany piszczel. I dużo miałam na żywcowe znieczulenia, pobierane na przykład wycinek ze ścianki macicy, takie różne rzeczy. I nic nie bolało, tak jak to, jak wróciłam do domu i przestało mi działać znieczulenie. Ale sobie właśnie zrobiłam takie, czekajcie, teraz jest czwartek, no to było w poniedziałek, no to poniedziałek wiadomo, wtorek, środa. I takie dni, że właśnie sobie leżę, czytam, medytuję, stawiam tarota. Planuję sobie różne rzeczy, rozmawiam sobie z różnymi ludźmi i wiecie, staram się wyciągnąć z tego co najlepsze. To też jest to, co ja uważam za największą wartość w moim życiu, że mam wolność, że również wolność finansową, tak, że mogę iść zapłacić za prywatnego dentystę. Nie wiem, jak jest na NFZ, bo nigdy nie byłam, ale szczerze nie chcę próbować. Nie mam nic do tego, że ktoś chodzi, nie chodzi, jakby to o niczym też nie świadczy, ale że wiecie, że mam taką wolność, że mogę sobie zaplanować, kiedy chcę, że mogę sobie zaplanować taki czas, że zwalniam i że mimo wszystko potrafię ten czas spędzić tak, że jest mi dobrze, że naprawdę mam ostatnio w ogóle różne nowe zajawki, o których tutaj nie będę mówić, ale siedzę i oglądam YouTube'a
3 dni o różnych tam nowych tematach, które mnie zainspirowały. Właśnie sobie gotuję różne rzeczy. To, co Wam mówiłam o wojowniku, że jest czas na wojnę, jest czas na odpoczynek. Tak samo jak w zimowaniu, tak, w tej książce. O tym, że depresja to jest takie zimowanie, że czasami w naszym życiu przychodzą zimy, a czasami przychodzi takie kilka dni w ogóle takiej zimy. Że zamieramy, kokonujemy się i to też jest okej. I tak wygląda życie i na tym polega życie. I to szczęście mamy mieć z siebie, a nie tam na zewnątrz. Nie oczekujmy, że nas pieniądze uszczęśliwią, że nas partner uszczęśliwi, że nie wiem, Jesus. Dosłownie przez 2 dni nie mówiłam w ogóle nic, bo nie mogłam mówić i teraz że wiecie, że nie wiem, schudnięcie nas uszczęśliwi, że nie wiem, rozmiar XS nas uszczęśliwi, że piersi w rozmiarze D nas uszczęśliwią. Nie, 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 to nie tak. To tak nie działa. To my sami mamy sobie to dać. I tak jak mówię, to nie sztuką jest jechać na wakacje i tam tydzień się czuć szczęśliwym. Chociaż ja jestem tą osobą, która to wszystko przeżyła, która to wszystko miała i mnie osobiście to nie uszczęśliwiło. Bo według mnie, oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać, każdy ma prawo mieć swoje zdanie, ja również, wiem, że to jest szokujące dla niektórych, ale ja również mam prawo mieć swoje zdanie i je wyrażać. I według mnie prawdziwe szczęście to my musimy sobie sami zdobyć i sami dać. I nikt nam tego nie da. A jak będziemy oczekiwać tego od innych ludzi albo od innych rzeczy, to się rozczarujemy. Bo to tak nie wygląda. To jest czysty marketing. To jest, wiecie, taki przekaz, który nam się próbuje sprzedać, że właśnie, nie wiem, a będziesz szczupła, a będziesz mieć faceta, a będziesz mieć dziecko, a będziesz mieć męża, a będziesz mieć karierę, a będziesz mieć pieniądze, to będziesz mieć idealną figurę, to tamto, siamto. Idealny dom, psa, kota, wiecie, domek z ogródkiem przysłowiowy. No i to wszystko tak ludzie zdobywają, potem się okazuje, kurde, no gdzie jest moja nagroda? To jest moja nagroda. Ja tu się starałam tyle lat, wszystko robiłam, wszystko jest, a ja nie jestem szczęśliwa. Chociaż oczywiście też są ludzie, którzy znajdują w tym szczęście, tak? Ale to dlatego, że najpierw mieli je w sobie. I najpierw ukoili swoją duszę, swoją głowę, swoje serce i byli w zgodzie ze sobą i potem dopiero realizowali swoją drogę, a nie odwrotnie. Także pamiętajcie, trzeba umieć czerpać z małych rzeczy. No, po prostu jest niesamowita ta pogoda, po prostu ten widok, jak po prostu z jakiejś bajki. Zobaczcie. Mega mgła. Ja nie wiem, czy to pruszy śnieg, ale jest po prostu bajkowo i takie oszronione. Och, jak to pięknie. Ja zawsze zachwycam, jak to mi oszroni. O, widzicie, jaki piękny szron na gałązkach. Tam bluszcz też. Bluszcz jest jeszcze zielony, ale czasami tak pięknie wszystko pokrywa białym szronem i to przepięknie wygląda. Magia. O, ja sobie włączyłam lampki. Zaraz zrobię sobie obiad. Włączymy dyfuzor, tak? I pani się tu walnie na macie z kolcami, będzie czytać. A potem pójdziemy z psem na spacer, tak? Wybiegać mięsko. Wybiegać mięsko pójdziemy. Hejku, ale ci strzeliło w stawach, Lolek. Ale ci strzeliło w stawach, no. Pieseczku mój kochany, kocham cię bardzo. Bardzo cię kocham. No, tak. Do mnie. Chodź. Tutaj jestem. Chyba cię coś pomyliło. Słuchajcie, tutaj mam mój rumianek z Lidla zaparzony. Tak, Lola, dzik, nie mogę z tego. On wygląda trochę jak Alf i trochę jak Lola. Jestem ciekawa, czy warte to jest 200 tam ileś kalorii. Powiedz, tak. Proszę, a będzie ci dane. I tutaj Lola dostała nową zabaweczkę na gwiazdkę. Ona jest kocia, ale one są po prostu idealne. No, wielkościowo. Ona ma dzwoneczek jeszcze w środku, więc Loli się bardzo
Podoba, już była prana, bo ją zalałam, zalałam imbirem przez przypadek. No przynieś, pokaż jak ładnie przynosisz, przynieś. Oj, grzejnik jest. No przynieś, przynieś, przynieś. Przynieś, przynieś. No weź, umiesz przynieść z grzejnika, no co ty? No. Ej, ja się nie mogę schylać zębem. Idź przynieś, Lola. No idź, idź. Pokaż, że jesteś mądra, no. Chciałam. Matołku, przynieś, to będzie zabawa. Lola, zabawa. Korek przyniesiesz? Nie, chyba po prostu nie jest w nastroju. Dobrze, dobrze, tak. To będziemy leniuchować, bo się też mięso najadł, tak? Tak, też się najadłam mięcha. No, pod korek powiedz, się najadłam, bo pani za dużo dała, powiedz. Teraz będą pisać w komentarzach. A my to mamy gdzie? W naszych grubych dupach, nie? O, tak, 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 tak. Tak. Mój. Mój śliczny piesek. W ogóle coś się stało, Lola zaczęła wyłazić za chwilę tak fatalnie. Nie wiem, czy to wiosna idzie, czy to przez te mrozy teraz jej futro rośnie, czy co się stało, ale strasznie linieje. Muszę ją wykąpać chyba. Powiedz tak, brzuszku? Dobra. Próbuję to cudo. Nie mogę też, wiecie, nic jeść z takimi orzeszkami, czy tam takimi drobnymi rzeczami, żeby mi nie weszło w szef. A to się wydaje być takim zbitym batonem. Tak? No. Też tak myślę, że to ściema, Lola. No nie mogę z tego. Dlaczego ktoś nazwał batonika dzik? Ale widzicie, przykuło tu moją uwagę. No. Tak wygląda. O! I właśnie, wiecie, to też jest kategoria wyboru, że ja mogę tylko tyle otworzyć szczękę. To jest taka żujka. No nie wiem, taki 6 na 10. No nie jest zły. Jadłam gorsze. Teraz będzie test w najbliższych odcinkach batoników bez cukru. Oczywiście w środku z innymi gównami, ale zawsze powtarzam, że na coś trzeba umrzeć. I lepiej od batonika dzik niż na zawał oglądając moje filmy na przykład. No proszę bardzo, teraz przyniesiesz, tak? No przynieś! Przynieś! No! Matołku, przynieś! No hello! Tam jest Lola. W tym zagniątku powiem wam, że miasto się sparaliżowało, tak się nie mówi, ale nastąpił paraliż miasta, po prostu w każdą stronę jest mega wielki korek. Cały czas pruszy śnieg, ja zaraz pójdę z Lolą na spacer. No tak wyglądam, jak wyglądam aktualnie. Mam wrażenie, że wieczorem mam bardziej spuchniętą tą guzię. Mam nadzieję, że już mi to jutro zejdzie, bo w końcu dostałam paszport. Tyle się na niego naczekałam. Już jest, więc chcę go jak najszybciej odebrać, bo chciałabym kupić bilety, więc idę go jutro odebrać. I tak, otworzę paczki dwie, bo przyszły do mnie. I powiem wam, chcę sobie z wami pogadać. Powiem wam, że właśnie przez te kilka dni, jak tak sobie leżałam i kwiczałam z bólu, to jak zaczęłam sobie oglądać o tym intermittent fasting, czyli poście przerwanym, filmy na YouTubie, co dla mnie nie jest jakimś tam nowym tematem, ale tak jakoś, wiecie, nie miałam głowy do niczego, mówię, dobra, pooglądam sobie te filmy, co tam ciekawego mówią. I powiem wam tak, na pewno zauważyliście, bo
nie wszyscy czytają komentarze, no ale jakbyście czytali, to byście wiedzieli, że no, odbiło mi, że się uziemiam, walnięta baba, że olejki to, że te picie tych olejów i smarowanie się olejami i olejki eteryczne to w ogóle no, odbija mi na stare lata po prostu z tej samotności, wiecie, no, fiuździu. I bardzo często dostaję takie komentarze, nawet dostałam kiedyś na live taki komentarz, jak powiedziałam o tym, że afirmowanie no o tym, że to ma wpływ na nasze DNA, o epigenetyce i tak dalej, no i ktoś właśnie zaczął pisać, że Boże, Szusz, ty się tak ośmieszasz w ogóle, o czym w ogóle ty tu mówisz, to po prostu nie ośmieszaj się w internecie, to za bzdury, po czym właśnie odezwał się ktoś w komentarzach, który napisał, że jest genetykiem i że właśnie tak, że DNA się wymienia co tam 7 lat i tak dalej. To nie są też takie jakieś, nie jest to zaawansowana wiedza, ale jak widać dla niektórych niedostępne, to od razu cisza, nie? No bo już jak ten ktoś z tytułem się o tym wypowiedział, to już ma rację. I powiem Wam tak, że właśnie jak ja słucham o tym, że co ja ludziom wciskam i tak dalej, bla bla bla, nie? Po pierwsze, to już przez ten cały film się przewija, że nikomu nic nie wciskam, jest mi obojętne, co sobie każdy tam robi, absolutnie nie mam żadnych ambicji i nawet nie chciałabym, żeby to był kanał, nie wiem, o zdrowiu, o tym jak jeść, o tym jak żyć. Ja cały czas podtrzymuję, ja pokazuję swoje życie, kto chce skorzystać, proszę, a kto nie, to nie i to jest ok. Wszyscy mamy prawo żyć jak nam się podoba, natomiast ludzie mają po prostu coś z tym, że jak ktoś jest, nie wiem, lekarzem, że właśnie te autorytety, tak? Że ktoś jest lekarzem, na pewno jest nieomylny. Jak ktoś jest prawnikiem, to na pewno też jest nieomylny i też jest w ogóle, no, nie wiem, pozjadał wszystkie rozumy, albo jak ktoś ma dyplom ukończenia studiów, to już chyba trochę mniej, no ale to na pewno wie, o czym mówi, nie? I słuchajcie, wystarczy sobie pooglądać, no i właśnie, no i ja często mam takie, czy jakiś lekarz mógłby to potwierdzić, albo jakiś specjalista, czy mogłabyś przedstawić jakieś badania na ten temat, nie? No i właśnie jak ostatnio sobie tak pooglądałam i słuchajcie, lekarze na YouTubie, polscy, nie? Lekarze i dietetycy, to jest, polecam sobie pooglądać. Każdy mówi co innego i nazywa tych, którzy mówią inaczej, oszustami. Jeżeli chodzi o dietetykę właśnie i o lekarzy, to no to nie musicie tego jakoś śledzić, żeby wiedzieć. 5 posiłków, jedz dobrze, niedobrze, jedz 2 posiłki, jedz 1 posiłek, jedz śniadanie koniecznie, najważniejszy, po tyle lat było gadane, najważniejszy posiłek dnia. Teraz nie jedz post przerywany, jedz węglowodany, nie jedz, jedz mięso, nie jedz. Zobaczcie w ogóle, jeżeli to śledzicie, jaki jest wielki odwrót i ja jestem w ogóle w szoku. Od bycia wege, od bycia wegetarianami i krzyczenie na alarm, że właśnie te wszystkie niedobory i tam i właśnie ta otyłość, nadwaga, to wynika właśnie z tego, że ludzie nie jedzą mięsa, że jedzą więcej węglowodanów i chorują i tak dalej. Ja słuchajcie, tutaj nie opowiadam się za żadną opcją. I w ogóle ja nie chcę wnikać w te tematy, ale zobaczcie jak to jest. Co chwila autorytety, lekarze, dietetycy zmieniają w ogóle zalecenia i to jest tak, że co jakiś czas jest w ogóle zupełnie co innego popularne. Sami ludzie, którzy właśnie studiują medycynę czy studiują dietetykę, mówią o tym, że w ogóle te zalecenia, które oni dostają na studiach, to już w ogóle 100 razy to zostało obalone, że to jest nieprawda, że to nie działa i w ogóle, ale nadal taką wiedzę dostają na studiach. No i teraz zobaczcie właśnie, jak ktoś mi mówi, czy masz na to jakieś badanie, to ja się po prostu tak wewnętrznie w duchu śmieję, że czy naprawdę wy to wierzycie w te badania? W dzisiejszych czasach znajdziecie badania z potwierdzeniem na każdą tezę.
Szczepionki zdrowe, szczepionki niezdrowe. COVID był, COVID-u nie było. Jeść śniadanie, nie śniadanie. Od takich małych rzeczy po takie wielkie znajdziecie potwierdzenie u lekarzy, u autorytetów i badania na to, na każdy temat. Ja pamiętam, jak jakaś laska, miałam taki nalot larwiszonów na Instagramie, a propos totalnej biologii, że to jest w ogóle bzdura, i mi wysyłały artykuł z takiego portalu, który się nazywa Poradnik Zdrowie, nie? I tam, no ja już dużo razy widziałam jakieś takie artykuły z dupy. I na przykład, słuchajcie, latem oni, Poradnik Zdrowie, nieważne. Latem, słuchajcie, był artykuł o tym, że co najlepiej nawadnia? Nie zgadniecie. Cola Zero. Czy to było oznakowane, że to jest reklama, współpraca? Nie, oczywiście, że nie. I laska mi wysyła na Instagramie artykuł właśnie, że totalna biologia to wierutna bzdura i w ogóle nie należy w to wierzyć, nie? I laska mi to wysłała i co ja opowiadam, zobacz tutaj. I to właśnie też chyba jakiś lekarz tam pisał ten artykuł, że w ogóle zobacz tutaj, nie? I ja jej napisałam, że Boże, co ty mi wysyłasz, dziewczyno, ogarnij się w ogóle, jak możesz być taka głupia, no i tam oburzenie w ogóle, że ja mogę tak mówić. No ale tak, jakie badania, gdzie w ogóle teraz, no nie wiem, chyba macie świadomość tego, że badania są sponsorowane przez Big Farm, czyli tak, przez przemysł farmaceutyczny, przez Big Food, czyli przez przemysł spożywczy właśnie, żeby sprzedawać produkty i nie wiem, i tak to jest, nie? I to nie jest nigdzie oficjalnie podane, tylko to jest jakaś tam fundacja, która zakłada jakieś tam stowarzyszenie robi badania i tak dalej, nie? Jakby, nie wiem. Ludzie się doszukują teorii spiskowych, czy był COVID, czy nie, ale takie rzeczy łykają i po prostu jak jest badanie, albo jak jest, że doktor powiedział, to na pewno to jest to. A zobaczcie, że w ogóle sami lekarze się ze sobą nie zgadzają. I tak samo na przykład powiem Wam, że dla mnie to jest aż śmieszne obserwować właśnie dietetyków. I dietetycy sami jakby wrzucają na innych dietetyków, że są beznadziejni, że się mylą i że nie mają racji, nie? To jak w ogóle wierzyć dietetykom? To jak wierzyć, który ma rację, nie? Który jest dobry? Bo jak sobie tak na Instagramie w ogóle obserwuję tam parę kont, jakby abstrahując od moich preferencji, w co ja wierzę, a w co nie, no to właśnie jeżeli chodzi o dietetyków, to z tego, co ja obserwuję, to większość... No nie, ty już zjadłaś dzisiaj tyle mięcha, że nie będzie saszetki. Wybij to sobie z głowy. Saszetka, koniec. Abstrahując od moich, wiecie, preferencji, no to nie wiem, to jest takie, ej serio, wy wszyscy jesteście w jednym zawodzie i z jednej strony mówicie, że ten zawód i ten papier i ten dyplom... chodź, zaraz pójdziemy. Chodź do mnie. Chodź. Lola. Lola, wróć! Że ten papier, że ten dyplom jakby daje im prawo do tego, żeby im właśnie, żeby mówić, jaka jest prawda i jakie są prawidłowe zalecenia i co się powinno robić. Ale z drugiej strony mówią, że ten sam człowiek, który też skończył te studia i też ma taki papier, to on w ogóle gada bzdury i się myli i tak dalej, nie? No i takie mam przemyślenie. Sorry, mogę dziwnie tam przełkać ślinę i oddychać, ale w ogóle mam zapchaną jedną dziurkę. Też przez zabieg. Ale no zobaczcie, jak to jest, że na pewno jest wiele z Was tutaj, które mnie słuchają, na przykład z problemami skórnymi. Zobaczcie, większość ludzi, którzy się borykają z jakimś poważnym trądzikiem, to się z nim borykają latami. I mogą przedstawić Wam listę lekarzy i listę leków, które przyjęli i nic nie zadziałało, tak? To jest chyba taki, mi się wydaje,
taki najlepszy przykład, bo ja osobiście znam sporo osób, które, wiecie, miały no naprawdę takie poważne problemy, czy to skórne, czy nawet nie trądzik, ale po prostu jakieś skórne, i chodził do dermatologów i po prostu nic nie pomagało, od profesora do profesora, od sterydu do hormonów, do tam nie wiem czego, antykoncepcji u kobiet i tak dalej, i po prostu nic nie pomagało, no i na koniec, jak nic nie pomagało, to było, a może to stres, a może ten, a może nie wiem. I tak samo, jak ja miałam kostkę spuchniętą, poszłam do ortopedy i on zainkasował 250 za wizytę i powiedział, że tutaj wszystko jest w porządku i do widzenia, bo tam już czeka następna osoba i w ogóle nawet nie chciał ze mną gadać, nie? I to nie jest tak, że on powie, proszę pani, może by pani poszła tu, może by pani poszła tam, może zrobić jakieś badanie, może, nie wiem, z jakimś lekarzem to skonsultować, może, wiecie, coś tam. Tylko ja nic nie widzę, do widzenia i w dupie, nie? I to jest tak, że właśnie jakby... No u podłoża chorób, tak jak wam powiedziałam, moim zdaniem 95% to są emocje i właśnie to jest totalna biologia, która właśnie dlatego jest tak skuteczna, że wiele chorób można sobie uleczyć tylko przez rozpoznanie po prostu, jaki stan emocjonalny to wyleczył. Ale tego nikt nie powie, nie jest to popularna wiedza, bo wiecie, no to jest tak, że my mamy brać te tabletki, mamy chodzić do tych lekarzy, płacić za te wizyty. I dostawać tą receptę, tak? A potem na przykład bierzecie jakieś leki, idziecie do lekarza i mówicie, że przytyliście, albo nie wiem właśnie, albo macie trądzik, albo coś, to przytyłaś, na pewno za wiele, za dużo żarłaś i za mało się ruszałaś, tak? Deficyt kaloryczny to jest jedyna dobra droga, tak? Trzeba się głodzić, trzeba liczyć kalorie i tylko od tego się chudnie, nie? Co też u mnie się w komentarzach przewija. Oczywiście, jak ktoś ma ochotę być na deficycie kalorycznym, to oczywiście ma moje błogosławieństwo. Nic mi do tego. Ale tak to wygląda i tutaj niech się lekarze nie oburzają, bo lekarze to dokładnie wiedzą, jak to jest. Jak ktoś tu jakieś larwiszony się będą chciały podawać za lekarzy, no to nie wiem, jeżeli lekarze nie wiedzą, jak to wygląda, no to... bo nasza służba zdrowia taka jest i ja też mam coś takiego, że jak wam właśnie pokazuję różne rzeczy, które wam krzywdy nie zrobią, bo picie soku z kiszonych buraków wam krzywdy nie zrobi, aromaterapia wam krzywdy nie zrobi, nie wiem, picie oleju wam krzywdy nie zrobi, a też potem piszą do mnie dziewczyny, że o, mam problem z jelitami i poszłam do lekarza i wiesz co? Zalecił mi picie oleju i soku z buraka na czczo, nie? No właśnie, bo trafiłaś do jakiegoś w ogóle fajnego, mądrego człowieka, który chce ci zmienić styl życia, a nie dać tabletki i do widzenia, nie? Chociaż no tam ci od jelit, no to właśnie będą rozpatrywać jakieś takie chyba bardziej, nie wiem też. Nigdy nie miałam z tym problemu, ale tak mam nadzieję przynajmniej, że tak jest, że bardziej rozpatrują styl życia i odżywiania. No ale właśnie, wiecie, no to jest tak, jak ja też, zobaczcie, 2 lata praktycznie walczyłam z tą bezsennością, i leki, i to, i tamto, i jakby wiecie, tabletka tabletką poganiana i to w ogóle nie przynosiło rezultatów i ja w końcu powiedziałam dość, no ja nie będę całe życie na lekach nasennych, bo to jest po prostu dla mnie złe, wiadomo, że no nie wiem, w jakimś tam momencie no było mi to potrzebne i też jakby nie dałabym rady nie spać, ale no jakby spoko, są takie momenty, kiedy tak, trzeba wziąć leki i to po prostu, bo trzeba jakiś tam proces zahamować, ale wiecie, no ja osobiście się nie zgadzam na coś takiego, żeby nie wiem, rok być na lekach, 5 lat być na lekach, 10 lat na lekach i tylko recepta, recepta i lekarz jakby nie ma innego rozwiązania, nie, że mówię, wiecie, no ja nie mówię tutaj o jakichś takich nie wiadomo jak poważnych chorobach, tylko no takich, no, typu tak jak moja spuchnięta kostka czy bezsenność, tylko wiecie, recepta, recepta i ten. I zobaczcie, ja sobie wprowadziłam kilka prostych rzeczy i śpię, tak? Tak, oczywiście zdarza mi się czasami bezsenna noc, każdemu się zdarza, ale bezsenność polega na tym, że nie śpisz cały czas, bo też dostałam taki komentarz, że mówiłaś, że śpisz, a teraz powiedziałaś, że tą noc nie spałaś.
No. I no, naprawdę, słuchajcie, właśnie w dzisiejszym świecie mamy tyle narzędzi, bo jest taki dostęp do informacji, jest tyle książek, jest tyle informacji w necie, że można, moim zdaniem, wiele rzeczy, na pewno nie wszystko, ja nie mówię, że wszystko, ale na pewno wiele rzeczy można sobie wyleczyć po prostu jakimiś naturalnymi sposobami, nie lekarzem, nie kolejną receptą, nie kolejną tabletką i nie tak jak ludzie mi piszą, weź ozębić. Właśnie ostatnio rozmawiałam ze znajomą, która mówi, że po prostu ten ozempik teraz to wszystkie panie, znaczy wszystkie, no nieważne, tam używają, że cukrzycy nie mogą tego kupić. No właśnie, a znowu to jest, wiecie, nie chcę, nie będę w to wchodzić, ale... Tak samo właśnie, jak jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, jakiś czas temu przed świętami krążył taki post na Instagramie, wrzucali go psychologowie, że tam, drodzy ludzie, uważajcie, komu ufacie, wiecie, a propos tego całego świadka EZO i że do kogo chodzicie i sprawdźcie, czy ta osoba ma wykształcenie psychologiczne, bo jak nie, to ona nie ma prawa tam ludziom pomagać, radzić czy coś takiego, nie? No i słuchajcie, moja opinia jest taka, że tak jak ja Wam mówiłam, ja każdemu polecam terapię. Naprawdę każdemu polecam terapię. Ale ja sama też opowiadałam Wam o tym, że ja kiedyś poszłam na terapię i jak opowiedziałam o swoim problemie, to pani powiedziała, to jest Pani problem i ja przestałam na tą terapię chodzić i bardzo źle zrobiłam. Więc kochani, tak samo psychologowie, też weźcie na klatę to, że ludzie szukają jakichś innych rozwiązań, typu właśnie tam, nie wiem, wróżki, coachowie życia, tarociści i tak dalej. Oczywiście, nie mówię, nie wszyscy, tak, ale że, bo są ludzie, którzy nie chcą iść na terapię i to też jest, pamiętajcie o tym, że na terapię nie można nikogo wysłać. Jeżeli pacjent nie ma chęci bycia w terapii, zmieniania swojego życia, to terapia nic nie da. To po prostu ktoś musi a, chcieć iść na terapię i b, jeszcze w niej uczestniczyć i jakby pracować nad sobą, żeby to dało jakieś rezultaty. Ale też właśnie tak sobie myślę, że no jest bardzo dużo, po prostu tak jak ja czytam Wasze historie i prosicie mnie o polecenie mojej terapeutki, czego nigdy nie zrobię. Bo właśnie, bo nie macie szczęścia, bo nie możecie trafić i tak dalej, nie? No i niestety takich historii jest wiele i ja pamiętam, jak właśnie powiedziałam o tym, że odezwała się do mnie dziewczyna, która mi robiła kosmogram i ona powiedziała, że przychodzą do niej klientki, które mówią, że kilka godzin sesji z nią dało im więcej niż 2 lata terapii. No i ja wtedy byłam przed terapią. Ja powiedziałam, że i naprawdę to było, że to było takie dla mnie w ogóle zmieniające życie i do tej pory to naprawdę spotkanie zmieniło moje życie. I jak to powiedziałam, to oczywiście psychologowie w komentarzach, że jak tak możesz mówić, że trzeba iść na terapię i tak dalej. Słuchajcie, wszystko trzeba i wszyscy wiemy, że dużo rzeczy trzeba. Natomiast jak to potem działa i wygląda w prawdziwym życiu, to jest inna sprawa, tak? Ja oczywiście, to chciałabym powiedzieć wyraźnie, jak macie jakieś poważne problemy w życiu, to nie chodźcie po wróżkach i po coachach życia, tylko no jednak spróbujcie sobie znaleźć tego terapeutę i chodzić na terapię. Ja przynajmniej tak uważam, ja jestem za tym. Ale też wyobrażam sobie, że właśnie, nie wiem, jesteś w jakimś dołku i nie wiem, idziesz sobie do wróżki albo na karty, albo gdzieś tam, bo wiadomo, terapia to nie jest tak, że pójdziesz na terapię i się poczujesz lepiej po jednej wizycie, po miesiącu czy po pół roku, bo to po prostu to są minimum miesiące, tak? Chyba z tego co wiem, tak najkrótsza terapia to jest tam chyba pół roku. I ktoś potrzebuje na teraz, nie wiem, usłyszeć, że w tych kartach jest dobrze i że tam zaraz będzie cudownie, nie wiem, wiecie. I to nawet jakby się miało nie sprawdzić, to kto komuś może, nie wiem, uratować życie, bo dzisiaj mu da nadzieję i powie, że będzie dobrze. I też jakby tego nie negujmy, ale no tak, ja bym chciała powiedzieć, że jakby... I właśnie, trzeba to rozróżnić, słuchajcie, że to są dwie inne rzeczy.
karty Ciebie nie zmienią, czy tam, nie wiem, no jakiekolwiek sesje po prostu z kimkolwiek ze świata EZO, mogą Ci wiele naprawdę wytłumaczyć. Przynajmniej ja trafiłam na takich ludzi w moim życiu, że to mi wiele zmieniło, ja wiele się dowiedziałam, po prostu otworzyło mi oczy. Ale jeżeli chodzi o zmianę samą siebie, no to ja uważam, że tylko terapia. I tylko terapeuta to może zrobić. I dobry terapeuta to może zrobić. I oczywiście, jeżeli chcecie pracować nad sobą, co oczywiście też nie jest łatwe, miłe i przyjemne. I oczywiście, że łatwo jest iść i posiedzieć godzinę na kartach i pogadać z kimś fajnym o tym, że będzie lepiej w życiu i że przystojny brunet czeka za rogiem. Ja to tak sobie oczywiście żartuję, muszę to powiedzieć, bo... ale właśnie to jest takie, że wiecie, mam wrażenie, że jak oglądam po prostu to, co tworzą ludzie w internecie, jeżeli chodzi o nasz dobrostan, zarówno psychiczny, jak i, jak to powiedzieć, no, jeżeli chodzi o nasze zdrowie i psychiczne, i fizyczne, to po prostu jedni na drugich krzyczą, jedni drugich, wiecie, jedni z drugimi się prześcigują, żeby mówić, że moja prawda jest najmojsza i tylko po prostu ja mam rację, a tak naprawdę to, co ja zawsze powtarzam, dla każdego człowieka coś innego działa i każdy musi znaleźć swoją drogę. I też właśnie wiecie, tam czy przyklaskiwanie komuś, czy śmianie się z czegoś nie ma absolutnie żadnego znaczenia, po prostu zresztą to jest to, co się mówiło kiedyś dawno temu, że o, ludzie są niewyedukowani, bo nie mają dostępu do wiedzy. Wiecie, za moich czasów, na przykład jak ja byłam na studiach 20 lat temu, gdzie nie było YouTube'a, Instagrama, TikToka, gdzie nie było internetu tak naprawdę, no nie było. I się mówiło, że ludzie nie wiedzą, bo nie mają dostępu do wiedzy. Teraz mają dostęp do wiedzy i mam wrażenie, że też mało wiedzą. Tak jak pani z komentarza u mnie, że ona się nie będzie uziemiać, bo raz to robiła i zachorowała na grypę. No. Tak. Ale do czego zmierzam? Że słuchajcie, do czego zmierza mój główny wywód tutaj? O, ja też na przykład, słuchajcie, z moim zębem, to miałam chyba go konsultowany, nie wiem, z 5 osobami i niektóre mówiły, że usuwać, niektóre mówiły, że nie usuwać. To jest tak, że żyjemy w świecie, gdzie po prostu trzeba brać odpowiedzialność za siebie, za swoje życie i za swoje zdrowie i wybrać jakąś drogę, że nie wiem, nie idźcie ślepo, czy to jest lekarz, czy to jest tam coach, czy ktokolwiek, nie ufajcie nikomu ślepo. Weryfikujcie, zastanawiajcie się, bo mam wrażenie właśnie, że istnieje takie przekonanie, że no jak lekarz mi powiedział, lekarz mi wystawił receptę, to już muszę brać te leki, te antybiotyki czy tam coś, bo to lekarz, nie? No nie. I jeszcze mówię, sami lekarze właśnie między sobą się kłócą i każdy ma tam... No naprawdę, jeżeli chodzi o te zalecenia takie zdrowotne i jedzenie, to po prostu co profil na Instagramie, czy co kanał na YouTubie. Loluś, nie będzie mięska, chodź! No po prostu każdy mówi, że ten drugi mówi źle. I tak naprawdę teraz... No nie, moim zdaniem teraz jest taki mega nacisk właśnie mięcho. Mięcho, nawet nie owoce. Ale to też wiecie, z czego wynika, po prostu ci ludzie, którzy tworzą te treści, chcąc się wybić w internecie, muszą mówić coś kontrowersyjnego i coś innego do tych poprzednich, a ci poprzedni to byli wege, czy dieta wegetariańska przez ostatnie lata była mega promowana, no wege, które jeszcze 10 lat temu, to ja pamiętam, że ze mnie się śmialiście, że ja jem wege, a teraz, nie wiem, mamy wege parówki, wege wędlinki, wege batoniki, wege wszystko, nie? Już pomijając, czy to jest zdrowe, czy nie, ale jest tego mnóstwo. No i to też z tego wynika, pamiętajcie, że niektórzy ludzie tworząc w internecie będą jakby przekazywać, będą podbijać informacje, które są sprzeczne z tym, co było promowane do tej pory. No bo też jest część ludzi, którzy po prostu wierzą w jakieś tam teorie spiskowe i że tam, ojej, wszyscy nas oszukiwali do tej pory, to teraz ja wam powiem prawdę, nie?
No. Ale też chcę Wam powiedzieć, że zawsze właśnie tak było, że rzeczy, które ja pokazywałam kiedyś i byłam z tego, za to wyśmiewana, właśnie tak jak wege, albo pamiętam jak pokazywałam wielorazowe te ręczniczki do zmywania makijażu, słucham, Boże, jakie to niehigieniczne, jak ty możesz promować coś takiego, nie? Wiele razy byłam wyśmiewana za różne rzeczy, bo po prostu ja wiele razy pokazuję różne rzeczy dużo wcześniej niż to, nie wiem, potem jest jakieś mainstreamowe i popularne. Ja nigdy nie byłam jakąś osobą, która by była bardzo rozumiana przez większość. I też widocznie taka, nie wiem, może moja droga życiowa, mojej duszy, jak to by powiedzieli niektórzy ze świata EZO, tak? A twojej duszy jaka jest droga? Być najsłodszym ciłałem na świecie i widzisz teraz się... No dobra, tak się rozgadałam, że padła mi bateria, byłam z na spacerze. Pięknie jest naprawdę. Umyłam się i związałam włosy, wyglądam. Ale cóż, jestem jeszcze, naolejowałam już sobie ciało, buzi jeszcze nie, bo zaraz się będę naświetlać taką lampą ze światłem czerwonym, jak się nazywa. Nie pamiętam jak się nazywa, którą jeszcze kiedyś dawno tam kupiłam dla sushi i bardzo mi pomaga. Ale tak, pokażę Wam. Nie ma smaczka. Bo byłyśmy na długim spacerze, a kto tam był bobem budowniczym pod drzwiami? Omega 3 to nie dla mnie, chociaż ja też biorę omega 3. No i tutaj też właśnie, tak jak mówiłam, wiecie, z tymi suplementami różni ludzie mają różne teorie, ja biorę. Patrz jeszcze na skład, ale nie. Dobra, no więc tak. Nowa porcja. To też, słuchajcie, ten żywokost tak mi pomógł. O nie, mój robot się opróżnia. Tak mi pomógł po prostu, tak samo jak miałam zbite te kolana zdarte. To słuchajcie, nic tak nie pomaga na siniaki, na opuchliznę, na rany. Nie wiem, czy to powinno się stosować na rany, ale ja używam i... O, także... I właśnie sprawdzałam, że jakoś przez ponad miesiąc zużyłam 4 butelki do twarzy i do ciała. Do ciała ja robię własną mieszankę, którą mieszam jeszcze tam z sezamowym, z migdałowym. Ale że generalnie, zobaczcie, one tam teraz kupowałam chyba po 12 zł na Allegro. No to 4 razy 12. To naprawdę nie jest dużo moim zdaniem. To jest... też nie dla mnie, ale ja też to biorę. Pokazałam. To jest karczoch i z czego to jest? Syli maryna z owoców, ostropes plamisty i karczoch, czyli wsparcie wątroby. Tutaj to sobie tak wzięłam, bo stwierdziłam, że chcę przetestować. Jakoś mi tak to fajnie wyglądało. I to jest taki olejek na końcówki włosów. Nietestowany na zwierzętach. I to jest jedwab, witamina A, koenzym Q10. Lolek, mnie przestraszyła. Już nie ma Staszków o tej porze, no nie gadaj. I... Właśnie, zamówiłam sobie pastę do zębów. I czy to jest chyba ta sama, którą ja miałam, ale czy to jest inny karton? Inne opakowanie. W każdym razie to jest pasta... Loluś! Kochanie! Czy to jest to, co ja zamówiłam? Tak.
Tak, to jest... Kochanie, bez fluoru i bez alkoholu, pasta ajurwedyjska ziołowa. I kończę pierwszą tubkę i jest zajebista. Ja zawsze miałam tak, że po prostu myłam zęby i było mi niedobrze. I zastanawiałam, czy coś ze mną jest nie tak. I kupiłam sobie pastę bez fluoru i jest ok. Więc oczywiście, jak macie ochotę, to sobie sprawdźcie, poczytajcie i jak Wam będzie pasowało, to kupcie. A jak nie, to nie. I tutaj... No akurat ten odkurzacz będzie gadał. No, ale generalnie jeszcze kończąc, wiecie, o tych lekarzach, to też powiem Wam, że to wcale nie jest tak, że nie wiem, młodzi lekarze i dietetycy to są tacy, wiecie, tam przebudzeni, a ci starsi to jakieś tam skamieniliny. Skamieniliny, wiecie, o co mi chodzi. Nie, powiem Wam, że to w ogóle nie od tego zależy. I bardzo dużo fajnych takich, że tak powiem, starszych osób można w necie znaleźć i posłuchać. I właśnie, wiecie, ja uważam, że każdy powinien sobie tam różne rzeczy śledzić i oglądać, wybierać z tego to, co mu pasuje i przetestować na sobie i zobaczyć, czy mu to robi dobrze, czy niedobrze. Tutaj olej kokosowy MCT, ten, który ja piję do kawy, tylko to jest mała butelka, bo to też nie dla mnie. Bardzo Wam polecam. Powiem Wam, że to jest zajebiste, no bo ja właśnie jestem z tych osób, które piły kawę na czczo, co nie służyło dobrze mojemu żołądkowi, a z tym jest lepiej. No i sobie możecie poczytać o właściwościach. To reguluje, przyspiesza metabolizm i naprawdę fajnie działa. Tutaj nowa dostawa olejków. Właśnie muszę Wam nagrać, bo w łazience ustawiam takie denko i tam wszystkie te zużyte opakowania po żywokoście, po olejkach, bo tego mi naprawdę sporo schodzi. I chcę teraz, wiecie co, tak właśnie jeszcze cały czas testuję nowe rzeczy, ale już mam takich swoich ulubieńców i nie mówię tutaj pod kątem zapachu, chociaż też, ale takich ulubieńców w sensie, którzy na mnie dobrze działają, czyli na przykład dobrze mi poprawiają nastrój, albo dobrze mnie usypiają, albo dobrze działają na skórę. I tutaj co my mamy? Cytrynka. Cytrynka jest taka dobra na dzień. Powiem Wam, że zastanawiałam się cały czas nad doterą i nawet już byłam bliska zamówienia olejku, ale no i nie wiem, i właśnie ci ludzie wszyscy od dotery mówią, że ten sposób pozyskiwania właśnie ma być przez parę wodną. No i na przykład te olejki są do końca już jestem teraz zmęczona, nie pamiętam, jak się nazywa. No i też popatrzyłam na przykład na ceny w ogóle suplementów do tery, gdzie w ogóle jakby w porównaniu z innymi firmami to jest bardzo drogie. Nie wiem, jakoś powiem Wam, że no tak mam ochotę coś zamówić, ale jakoś nie przemawia do mnie ten cały system sprzedaży, że tam przez kogoś i link i to i tamto, jakby nie wiem. Więc i na razie te używam, z tych jestem bardzo zadowolona. One kosztują każdy, no wiadomo, one też się różnią w zależności od tego, z czego są zrobione, bo są i za 150, ale tak, te, które używam, są między 30 a 50 zł. I jestem zadowolona. I to jest cytryna, to jest cedr atlaski, tak, tak to się mówi po polsku. I on do wielu rzeczy w tej moim księdze olejków jest polecany, jeżeli chodzi o choroby skóry, jeżeli chodzi o depresję, więc chcę z nim robić mieszanki. Jeszcze właśnie rumianek rzymski jest często wymieniany, ale nie mogę znaleźć takiego, który by mi pasował. To jest patchouli. Jestem w ogóle ciekawa, jak to pachnie. Ten vlog będzie miał... No, jest 2 godziny. I w ogóle już zgrałam pliki z tego, co nagrywałam wcześniej. I jak się zobaczyłam, to mówię, że sobie mogła zdarować nagrywanie, bo te, wiecie, larwy na przykład montują filmy z tego, kiedy się pokazuje, jak źle wyglądam i tam się naśmiewają. No jakby ja mam to w dupie, bo to po prostu świadczy o nich, nie o mnie, i ja się nie wstydzę tak pokazać, ale tak kurde, jak Quasimodo.
No. Dajesz. O, ładnie. Patchouli to jest składnik perfum i to pachnie jak perfumy. Podoba mi się ten zapach. I tutaj mamy Petit Grain, czyli gorzka pomarańcza na poprawę nastroju. I eukaliptus cytrynowy, to po prostu kocham. Kocham i zapach, i działanie, już Wam go na dzień, na noc uwielbiam. I tutaj jeszcze, wiecie co, właśnie sobie naoglądałam teraz i będę, chcę upiec takie niskowęglowodanowe ciasto i zamówiłam sobie mąkę kokosową. Bo już piekłam na ryżowej, a chcę teraz zobaczyć na... I wyszło naprawdę spoko i chcę zrobić na mące kokosowej z erytrolem. Zobaczymy, jak to wyjdzie, z takie, wiecie, niskowęglowodanowe i... jak ktoś obniża, jak ktoś nie może tam, wiecie, cukru za bardzo jeść. Ja nie jestem tą osobą, ale cukier nie jest dla nikogo zdrowy. 246 zł zamówienie, za wszystko zapłaciłam, nie jest to żadna reklama. No, także tyle Wam chciałam, kochani, powiedzieć. Także słuchajcie, szukajcie informacji, dbajcie o siebie. Bądźmy mili wszyscy dla siebie. To będzie nam się żyło lepiej, ale nawet jak ktoś jest dla nas niemiły, to pamiętajcie, że pewne osoby przychodzą do naszego życia, żeby być naszą lekcją. Każdy ma tam coś do przepracowania i tak trzeba na to, tak trzeba na to patrzeć. Nie wiem w sumie, czy miałam coś Wam jeszcze do powiedzenia, ale dzisiaj w ogóle snów, więc przed chwilą wietrzyłam mieszkanie, okadzałam szałwią, teraz siadam pomedytować, bo też na ten nowy rok mam takie postanowienie, żeby codziennie medytować jakoś dłużej rano i rano mi to nigdy nie wychodzi, więc może zacznę to przekładać na wieczór. I chcę pomedytować i sobie położyć karty bonów. No dzisiaj w ogóle też jest dobry dzień na manifestacje. Na zasianie ziarenka na przyszłość. Co też Wam wrzucałam na Instagramie. Kiedy to oglądacie, będzie już po nowiu. Prawdopodobnie to będzie jutro w piątek. Tak mam nadzieję, że jutro mi się uda to wrzucić. Chociaż może niekoniecznie. Ale też pamiętajcie, że... No właśnie, jeżeli chcę... Super, ja wiem, Lola. Właśnie to chciałam powiedzieć, że super jest mnie obserwować na Instagramie, bo wtedy będziecie na bieżąco z takimi rzeczami. Wrzucałam to dzisiaj na Instagramie, że dzisiaj jest dobrze siać intencje. A jak nie, jak oglądacie to w piątek, czy w sobotę, czy kiedyś tam, to pamiętajcie, że jeszcze tak ta energia za 2-3 dni jest dobra na to, żeby właśnie sobie spisać na kartce no właśnie, na przykład to, co chcecie afirmować i co chcecie przyciągnąć do waszego życia. A i na tym nas zatrzymało. Mówiłam, że po prostu jesteś za słodka. Kiedy kocham ty mój po prostu bączuszku. No, więc ja sobie zaraz jeszcze naleję wielki kubek rosołu. Pomedytuję. Najpierw pomedytuję, potem jeszcze będę pić rosół. I oglądam... jak się nazywa ten koleś? Boże. Przez te leki, które biorę, to mam po prostu... Joe Dispenza. Właśnie taki film o... Taki wywiad z nim, no właśnie o tym, jak medytacja wpływa na manifestacje i chcę sobie to pooglądać, zrobić sobie taki spokojny wieczór i spać w miarę wcześnie. Właśnie jutro muszę wstać, umyć włosy. Mogłam umyć teraz, ale zaraz jeszcze właśnie będę, jak się ponaświetlam lampą, to będę się smarować żywokostem. Zamówiłam sobie też olej zarniki. On jest dobry na siniaki i też robię sobie mieszankę olejków, którą kładę też na twarz, taką sprawdzoną po zdartych, obitych i spuchniętych i zasiniaczonych kolanach. I mam wrażenie, że to też mi na buzie działa, bo z każdym dniem jest dużo, dużo lepiej. Także tak, kochani, to by było na tyle. Żegnam się z Wami.
i widzimy się w kolejnym filmie. No kto ukradł? Kto ukradł rolkę? Dawaj. Zarcik jest ładny. Ale sobie kadzidło, świeczkę, palo santo. O tak. Dobrze, będzie zabawa, nie ma problemu. Grzewam sobie właśnie rosołek. Jest super, nie? No dawaj rolkę. Gdzie masz rolkę? Przynieś. No, przynieś. No, co tam masz? Dawaj. 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 No, ale dawaj, dawaj, dawaj. Siu! O, no sobie tak wieczory. Spędzamy. Proszę bardzo. A za oknem biało. Zobaczcie, jakie jest ładnie. Już puste miasto. No, może nie takie puste, ale korka nie ma. No, mega mi się tutaj podoba. Jak to teraz wszystko wygląda. A tu jeszcze będę czyścić tą jedną płytę, która mi została z eksplozji batata. I zobaczymy, czy to da radę. No, to widzimy się w następnym vlogu. Cześć!